Okej, witamy serdecznie jeszcze raz. Zanim jednak zaczniemy, to chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, abyście zadawali komentarze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, komentarz odnośnie tego, co nasi eksperci w tym momencie sądzą, mówią, to piszcie je w komentarzu. Te pytania my na bieżąco będziemy starali się na nie odpowiedzieć, a jeżeli będzie ich większa liczba, no to na końcu zrobimy sobie taki mały panel pytań i odpowiedzi do naszych ekspertów, ale nie przedłużając, zaczynamy. Witam serdecznie naszych dwóch ekspertów. Pierwszym z nich jest nasz stały ekspert Radosław Rogiewicz, założyciel, twórca, pomysłodawca i prezes partnerskich klubów biznesu, były wiceprezes Miedzi Legnica, dla której pozyskał ponad 200 sponsorów. Tak więc osoba o nieprzeciętnych umiejętnościach i bardzo bogatym doświadczeniu praktycznym, przede wszystkim tym, jak pozyskiwać skutecznie sponsorów. Tak więc witam cię, Radku, bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkich. Jest z nami również gość specjalny, Krzysztof Kołaczyk, obecnie dyrektor Akademii Wisły Kraków, ale myślę, że w obecnej sytuacji nikt Krzysztofa nie przedstawi lepiej jak Radosław Rogiewicz, który współpracował z Krzysztofem przez kilku bardzo ładnych lat i myślę, że nikt tego lepiej nie zrobi jak Radku, także oddaję Tobie głos. Także dziękuję Krzysztofie, że dałeś się zaprosić na nasze spotkanie. Krzysztof, który jest byłym zawodnikiem Górnika Zabrze, Rakowa Częstochowa, ale też byłem prezesem i wiceprezesem Rakowa, w którym faktycznie poznaliśmy się i z którym faktycznie współpracowałem przez no, kilka lat, jakby nie patrzeć. Krzysztof, który jeden z pierwszych tak naprawdę wdrożył nasz projekt bardzo skutecznie, między innymi pozyskał dzięki temu ponad 140 firm. Także tutaj, jeżeli chodzi o skalę ogólnopolską, nie ma za dużo osób takich jak Krzysztof, któremu udało się aż tyle firm pozyskać dla klubu sportowego. Także Krzysztofie, no, witam serdecznie, cieszę się, że dałeś się zaprosić. Bardzo tęsknię za naszą współpracą, bo faktycznie ta współpraca bardzo owocnie wyglądała i te rekordy, które biłeś w pozyskiwaniu sponsorów, no, do tej pory jeszcze nikt cię nie przebił. Także Krzysztofie, witam cię. No i mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa przyniesie wiele korzyści również naszym słuchaczom, gdzie pokażemy, w jaki sposób ty to robiłeś, że tyle sponsorów udało ci się pozyskać. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Witamy. W takim razie pierwsze pytanie do Krzysztofa, bo jak już Radek powiedział, udało ci się pozyskać no, 140 firm dla jednego klubu, co jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że nie jedna osoba by chciała takie wyniki widzieć w swoim klubie. W takim razie pytanie, jak to wyglądało przed wdrożeniem rozwiązań, jakie dają partnerskie kluby biznesu, a jak wyglądało to, kiedy te wdrożone rozwiązania zaczęły funkcjonować i z jakimi rezultatami? Jak to wyglądało przed, a jak to wyglądało po? Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich. Jak to wyglądało przed? Podejrzewam tak jak wszędzie. Jakieś były pomysły, jakieś foldery. Poprzez kogoś próbowaliśmy gdzieś dotrzeć, ale tak naprawdę to było tak, z tego co pamiętam, to było 5, 6, 7 firm rocznie pozyskiwaliśmy. Czy to mniejszych, czy większych, mniej więcej. Nie więcej jak 10 na pewno. Natomiast później po wdrożeniu projektu okazało się, że w pierwszym roku pozyskałem 50 sponsorów, a w ciągu 2,5 roku 140. Czyli same liczby mówią, że nie tylko jakby zaangażowanie, czy jakaś niewiedza moja, tylko może jakieś umiejętności, to nie wystarczy. Musi być do tego dobry projekt. Czyli rozumiem, że te rozwiązania, jakie dają partnerskie kluby biznesu, te rozwiązania, pomysły, narzędzia, no w dość znaczącym stopniu pomogły Tobie w tym, aby takie rezultaty odnosić, no bo jeżeli porównamy pięciu sponsorów w roku do 50, no to jest dość znacząca różnica. No zdecydowanie tak. Ja wydawało mi się, że robię co mogę, że wydzwaniam, jeżdżę, spotykam się, natomiast to trzeba było wszystko usystematyzować. Radek dzwonił do mnie, mówił, że projekt wdrożył w Legnicy i w jaki sposób namawiał mnie wcześniej, żeby to zacząć w Rakowie. Natomiast ja sobie wybrałem moment, bo taki, gdzie sportowo dźwigaliśmy się i byliśmy w momencie, gdzie Raków był już bardzo mocno sportowy i
Dlatego uważam, że taki projekt biznesowy w tym momencie też mógł dopiero ruszyć. Wcześniej, jak był troszeczkę chaos, bałagan w klubie, nie wydawało mi się, że ten projekt powinien w tym momencie ruszyć. Dlatego w momencie, kiedy już Raków był, pukał do Ekstraklasy, zdecydowaliśmy z Radkiem, że wchodzę w to. Radek przedstawił mi cały projekt, nauczył mnie go, pokazał, co w nim jest. No i ruszyliśmy. Ruszyliśmy i okazało się, że te narzędzia w tym projekcie, które są, spotkania, pomysły, po prostu dało niesamowity rezultat. Ja sam byłem zaskoczony i myślę, że nawet środowisko i biznes, czyli te firmy, też były jakby zaskoczone pomysłem i jakby skutecznością tego projektu. A teraz tak czysto hipotetycznie. Załóżmy, że ponownie jesteś prezesem klubu, bo taka zaistniała sytuacja. Co byś zrobił? Od czego byś zaczął? Pierwszy dzień pracy, jeżeli chciałbyś teraz pozyskiwać sponsorów, mając tę wiedzę, którą masz obecnie. Znaczy nie, no mając tą wiedzę, co teraz, to pierwsze, co robię, to dzwonię do Radka, tak? Dzwonię do Radka, ale to nie wszystko. Znaczy nie, no taka jest prawda, bo nie ma. Pierwszy telefon do Radka, następnie pomysł, kto może się tym projektem zająć u mnie w klubie. Bo jeśli ja bym nie mógł tego robić, to tak jak mówię, dwie rzeczy muszą być. Projekt plus człowiek czy ludzie, którzy tym projektem się zajmą w klubie, bo de facto jedno bez drugiego nie działa. Sam projekt sam nie zadziała, a sam człowiek też nie zadziała. Przekonałem się to na sobie, gdzie właśnie stwierdzono, że ja jestem dobrym sprzedawcą. To nieprawda, bo ja nigdy nie byłem sprzedawcą, natomiast że mam dobre relacje, że potrafię budować te relacje, ale to też jakby samo z siebie nie pozyskał, nie da rady, żebym pozyskiwał sponsorów. Okazało się, że właśnie ten projekt, który u Radka jest, dlatego jakbym był prezesem, bez zastanowienia szukam przynajmniej dwóch, trzech ludzi w klubie z dobrymi relacjami i do tego oczywiście dzwonię do Radka i to jest pierwszy mój krok. Okej. No ale w takim razie, bo mówisz, że oceniono tutaj twoje działania jako sprzedażowe, jako mistrz sprzedaży, no to teraz pytanie, czy ty przed rozpoczęciem współpracy z partnerskimi klubami biznesu, no miałeś jakąś specjalistyczną wiedzę, może miałeś coś takiego tajemnego, o czym nikt inny nie wiedział, czy nie wiem, na przykład miałeś wiedzę bardzo mocną, dobrą, sprzedażową, jakąkolwiek inną, czy coś takiego posiadałeś? Absolutnie nie. Całe życie w piłkę, później byłem trenerem, później prezesem, natomiast absolutnie, ja w ogóle nie wiedziałem, czy jest takie coś, wiedza sprzedażowa, no. Z tego, okay, no co... To w takim razie, jak to robiłeś? No bo jeżeli nie było takiej stricte wiedzy branżowej, sprzedażowej, no to w takim razie jak do tego doszło, że pozyskałeś 140 firm? Znaczy, powiem jedną rzecz, gdzie na końcu też chcę takich, mam tam 3-4 rzeczy, gdzie na końcu tak by podsumuję naszą rozmowę i jeśli mam komuś pomóc i troszeczkę ułatwić, czy powiedzmy coś zaproponować, to będę chciał to zrobić na końcu. Natomiast teraz dla mnie to, co najważniejsze było i co zauważyłem, co ja nie miałem jakiejś edukacji sprzedażowej. Prawdopodobnie z tego, co mi powiedziano i później udowodniono, że bardzo dobre mam relacje, potrafię rozpoznawać ludzi, potrafię z nimi rozmawiać i to jest jakby klucz do tego, że te relacje się wytwarzały. Druga strona gdzieś potrafiła mi zaufać, ja ją umiałem zainteresować i to jakby było kluczem. To nie jest proste. Ja wszystkim tu już proponuję, że na pewno muszą być szkolenie psychologii, prawda, poznawania ludzi. Ja nie wiedziałem o tym kompletnie, o takiej nauce też. Dopiero jakby osoba, mój przyjaciel, który zajmuje się psychologią, mentalem w firmach, pokazała mi, co nauka, jak dzieli ludzi. I okazało się, że ja to wszystko umiałem, że ja to wszystko miałem. I tylko to podpowiadam, to jest bardzo dobra rzecz i trzeba, są cztery typy ludzi, nie będę o tym już tam szerzej mówił, natomiast z każdym typem człowieka inaczej się rozmawia. Ja nie mówię to po to, żebyśmy teraz stali się kameleonami, że będziemy podchodzić jakoś. Nie, po prostu trzeba umieć rozmawiać z każdym. Każdy jest inny. Także uważam, że to jest podstawowa wiedza do tego, żeby móc iść gdzieś zapukać do biura i szybko, odpowiednio umieć, mieć umiejętność dobrej rozmowy z drugą stroną. Jeśli to umiemy, to jest jakby klucz do tego, żeby później dalej sobie te drzwi do wspólnej przyszłej współpracy otwierać.
Znaczy, jeżeli mogę dodać, to faktycznie no, to jest tak, że dzisiaj to, co Krzysztof mówi, jest no, bardzo ważne. I w klubach ogólnie jest problem, że tak, nie ma osób odpowiednich, które tym się mogą zajmować czymś, co się nazywa pozyskiwanie sponsorów. Jeżeli już są, to osoby bardzo często nie mają odpowiedniej wiedzy, bo nie ma tej wiedzy. I tu pozyskiwanie sponsorów jest tak trudną i ciężką pracą, nazwijmy, bo to jest praca, jakby nie patrzeć, tak? I tą wiedzę trzeba mieć faktycznie szeroką, tylko że tak jak powiedziałem wcześniej, tej wiedzy nie ma. Nie ma się od kogo uczyć tak naprawdę, to po pierwsze. Po drugie, tutaj trzeba mieć trochę wiedzy właśnie i psychologicznej, i sprzedażowej, i mieć pewne naturalne cechy. Tylko że właśnie, skąd to wszystko wziąć, tak? To jest pierwsza sprawa. Po pierwsze, nie ma świadomości w ogóle w klubie, czy prezes klubu nie ma, że taka osoba, która w klubie pracuje i tym się ma zajmować, ma pewne cechy posiadać i tą wiedzę. Tylko że znowu powtórzę, tego nie ma na rynku, tak? Nie ma tej świadomości, nie ma określonego profilu, kim powinna być osoba, która w tym klubie będzie zajmowała się pozyskiwaniem sponsorów. Okej, to w takim razie no mówimy tu o umiejętnościach nawiązywania kontaktów, relacji. Na pewno też tam jakieś umiejętności później sprzedażowe doszły, chociaż jak już powiedziałeś, no nie były one kluczowe. To teraz myślę, że taka informacja, ciekawostka dla osób, które nas oglądają i które chciałyby się dowiedzieć, ile faktycznie można tych sponsorów dzięki tym rozwiązaniom pozyskać. To Krzysztof, jak mógłbyś się podzielić taką ilością, liczbą, ilu najwięcej sponsorów udało Ci się dzięki tym narzędziom pozyskać w skali miesiąca? Znaczy moim takim rekordem, nazwijmy to w cudzysłowie, to pamiętam, to był w grudniu, to było bodajże nawet, niepełny miesiąc było i się cieszyłem bardzo, bo pobiłem Radka, jak się dowiedziałem, to było 14 firm w jednym miesiącu. Wow. I to był taki mój sukces. No, ja się bardzo cieszyłem, znaczy to nie jest takie łatwe, ja się cieszyłem, natomiast wiem, ile pracy wykonałem do tego, żeby ten wynik mieć, tak? To było średnio 5, 4, 8, ale w jednym miesiącu udało mi się, prawda, 14 pozyskać. Tylko to z niczego nie wychodzi. To się budowało z czasem. To nie jest tak, że ja w grudniu znalazłem 14 firm. Z tymi, nad tymi firmami pracowałem z jednymi już 2 miesiące nad tym, żeby podpisać 3, 4, budowałem relacje i akurat skumulowało się tak, że możliwe, że przed końcem roku firmy chciały sobie tam już zamknąć temat, podpisać, ale to była praca 2, 3, 4 miesięcy na to, że akurat sfinalizowałem je w grudniu. I na to co wpływa, na pewno wpływa na to ilość spotkań. Praca networkingowa, nauka sponsorów czy ludzi, którzy są od firm, nauka networkingu, żeby byli otwarci bardziej. No i ja to jeździłem, ja w tygodniu robiłem około plus minus, no myślę, że około 4 spotkań, 5 dziennie prawie, no myślę, że minimum te 20 spotkań robiłem tygodniowo, czyli około 80, a może i więcej miesięcznie. I to było w każdy miesiąc. Do tego dochodzi, i to były i z tymi spotkania firmami, które już były podpisane i z nowymi, także to było, ja muszę powiedzieć skromnie, że to było zawsze mniej więcej około 100 spotkań miesięcznie i z tych relacji, z tych nowych spotkań, z tych spotkań już ze sponsorami, poprzez networking z nimi pojawiały się nowe firmy już poprzez nich jakby delegowane, proponowane, więc to się nakręcało, ta spirala się nakręcała i przyszedł moment, ja pamiętam, że ja sobie pozyskałem nowych 2, 3, a od sponsorów miałem poleconych 3, 4 następnych i to po prostu dlatego tu musi być aktywacja, musimy się aktywować sami nawzajem, musimy się napędzać i my musimy jakby, my musimy, ja mówię teraz jako my, prawda, chociaż tego już nie robię, natomiast my musimy się nakręcać i uczyć tego właśnie ludzi, którzy się zajmują sprzedażą firm, żeby oni byli otwarci, żeby się otwierali jako firma do innych firm. Jeżeli mogę dopowiedzieć, bo to jest tak, jak ktoś teraz usłyszy, te osoby, które są znane, 14 firm w miesiącu, Krzysztof, my sobie tak mówimy, tak 10, 8, 14, a dla niektórych to jest szok,
Tak? Jak można te 14 firm w miesiącu, 14 firm, które co miesiąc potem płaciły, pozyskać. I dlatego ja jak rozmawiam teraz z klubami i mówię o tych liczbach, to już czasami się zastanawiam, czy mówić w ogóle o tych liczbach, bo to ludzi przeraża po prostu, tak? Że jest to możliwe, że tyle firm w miesiącu można pozyskać, tylko faktycznie nikt nie widzi tej ciężkiej pracy, o której powiedziałeś i która spowodowała i kumulacji wielu rzeczy, wielu zdarzeń, bo właśnie i klubowicze, i pościananiach biznesowych, tak, i końcówka roku, i ileś twoich spotkań, które robiłeś, to spowodowało, że właśnie ta kula śnieżna się to nakręciło i to było możliwe. No fakt, gratulacje, pobiłeś mnie, nie mogę cię przebić teraz, bo mój rekord to jest 12 i jak na razie nie, więcej mi się nie udało, także to jest naprawdę wynik niesamowity. Nie wiem, czy jest w ogóle osoba w Polsce, która w jednym miesiącu aż tyle firm podpisała, jak ty faktycznie, bo cały czas szukam takich osób i chciałbym, żeby dołączyły do naszego zespołu, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami i stąd też te live'y, które organizujemy, bo chcemy co tydzień kogoś ciekawego, kto ma doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów, zapraszać. Także to faktycznie ta skala, no, moim zdaniem robi mega wrażenie, bo 14 firm to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Okej, panowie, a teraz mówimy tutaj o ponadprzeciętnych rezultatach, ale może jest tak, bo często się na pewno też z tym może spotykacie, że czy Częstochowa nie jest czasem specyficznym miastem, no bo można powiedzieć, że w Częstochowie jest drugi klub piłkarski, jest klub żużlowy, jest wiele klubów mniejszych z innych dyscyplin, no i teraz w jaki sposób jednemu klubowi poprzez pracę na pewno wielu osób, ale tutaj przez akurat wdrożenie tego projektu udało się to zrobić. No i teraz, czy zgodzicie się panowie z tym twierdzeniem, że Częstochowa to specyficzne miasto do pozyskiwania sponsorów? Byłem w różnych miastach, teraz jestem w Krakowie. Wszędzie słyszę to samo, że to miasto jest specyficzne. I to podejrzewam teraz, jak nas tutaj słuchają inni, to też powiedzą, ale nie, no moje jest specyficzne. To nieprawda, to nieprawda. Trzeba mieć tylko pomysł, ludzi, dobry projekt i trzeba 100% zaangażowania w to włożyć. Nie można robić czegoś po łebkach. Po prostu jak ja zawsze miałem tak, że w cokolwiek wchodzę, to robię to na 100%. De facto ja jestem związany całe życie z piłką, ze sportem, z klubem. Radek we mnie odkrył to, że będę umiał to robić, tak? I dał mi projekt gotowy i okazało się, że tak. Dlatego to jest ważne odkryć u siebie w klubie czy tam w firmach, układać odpowiednio ludzi na odpowiednich stanowiskach. Tak jak mówię, ta praca z psychologiem jest bardzo ważna. Chyba, że ktoś ma taką umiejętność rozpoznawania i sam umie sobie ułożyć w firmie ludzi, to okej. Okay. Natomiast nie zgodzę się z tym, że jakieś miasto jest specyficzne. Okej, okay. W jednym mieście będzie troszkę łatwiej, bo jest większe, w innym trudniej, bo jest mniejsze. Ale nie nazywajmy tego, że jest to jakby miasto specyficzne, tak? Po prostu trzeba inną pracę wykonać. I może ta ilość pozyskiwanych sponsorów będzie mniejsza, ale przy tym projekcie na pewno będzie. Radku? Jeżeli mogę właśnie też dopowiedzieć, bo faktycznie to samo pytanie faktycznie i odpowiedź mam w każdym mieście, w którym byłem, bo trochę więcej miast niż Krzysztof odwiedziłem i w każdym mieście mówili to samo, tak? Czyli moje miasto jest specyficzne. Proszę pana, to, że się tu udało, czy tam się udało, to dlatego, że tam jest inaczej, bo w naszym mieście, w którym naprawdę, proszę mi wierzyć, proszę pana, nasze miasto jest specyficzne. Ale znowu ja też zadawałem pytanie, no to proszę mi powiedzieć, czy 100% firm w pana mieście jest też specyficzne? 100% ludzi zarządzających tymi firmami i pracujących, czy ludzi, którzy stworzyli te firmy, też jest specyficzne? No i nagle zaczynało się, no nie, 100% no nie, no właśnie. No i teraz to jest tylko kwestia statystyki. Druga rzecz, którą Krzysztof poruszył, bo mówię, współpracowałem tutaj z tym projektem z kilkudziesięcioma klubami. Problem właśnie był taki, że jak podpisywaliśmy umowę z klubem, była delegowana osoba do tego projektu, no to błąd zrobiłem, że faktycznie nie zrobiliśmy pewnych testów osobowościowych, żeby sprawdzić, czy te osoby się nadają, czy się nie nadają do tej roli, którą mają pełnić. I to był jeden z podstawowych problemów. Bo faktycznie te osoby, które zostały delegowane, nie zawsze się sprawdziły. I nie sprawdziły się dlatego, że po prostu, gdyby ten test przeszły, no to okazałoby się, że niestety nie nadają się do takiej ciężkiej pracy i ciężkiej roli, jaką jest pozyskiwanie sponsorów. A jednak potem, jak faktycznie zacząłem bardziej się temu przyglądać, zagłębiać to zauważyłem, że
osoba faktycznie, która tym ma się zajmować, jeżeli ma pewne cechy osobowościowe, to potem mam ponadprzeciętne wyniki. Stąd też warto, żeby coś takiego sobie jednak zrobić, sprawdzić, bo to potem ułatwi i przyspieszy za jednym razem skuteczność pozyskiwania sponsorów. Znaczy to myślę, że będzie jakiś atut danej osoby, ale tutaj też pytanie, Radku, do Ciebie. No tutaj przy tych narzędziach, które dają partnerskie kluby biznesu, przy tych wszystkich rozwiązaniach, no myślę, że też osoba, która no może nie ma takiego profilu psychologicznego, myślę, że po tych podpowiedziach, wdrożeniach, kontaktach z Tobą, kontaktach z innymi dyrektorami regionalnymi, myślę, że tutaj też będzie mogła z sukcesem i z powodzeniem pozyskiwać tych sponsorów, ponieważ no, otrzyma konkretne narzędzia, konkretną wiedzę, konkretne wskazówki, jak to robić. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że mamy już takie pierwsze wyniki pokazujące to, że faktycznie te osoby, które zaczęły inaczej myśleć, inaczej patrzeć na firmy, bo wcześniej to było tak, że no teraz no w sumie mógłbym Krzysztofa też zapytać, tak, za czym się poznaliśmy, czy zwracał uwagę na firmy, jeżdżąc codziennie po Częstochowie, czy wiedział, na co patrzeć, jak patrzeć na firmę jako potencjalnego sponsora, bo faktycznie no, codziennie każdy z nas gdzieś jeździ, tak? I teraz po tym, co my teraz pokazujemy, czego uczę i pokazuję i wdrażam w klubach, które dołączyły do nas, to żeby jadąc, przejeżdżając koło firmy, po pierwsze, widząc firmę, no to żeby po pierwsze zapisać sobie, że jaka to jest firma, wracając do domu, żeby sprawdzić, czym się ta firma zajmuje, czego może ewentualnie poszukiwać, patrząc z perspektywy strony internetowej, też zwracać uwagę na aspekty biznesowe. Także jest wiele rzeczy, na które warto w tym momencie zwrócić uwagę i to, co się potem przyda do tego, po pierwsze, jak umówić spotkanie, jak tą rozmowę potem poprowadzić z taką osobą, czy firmą, czy właściciel firmy interesuje się sportem, czy się nie interesuje sportem. No jest tych czynników dużo więcej. I my, tworząc te narzędzia, ja zresztą, no, tak mnie życie nauczyło, że niestety ja te wszystkie firmy, które pozyskałem tylko ze względów biznesowych. Niestety nie reklamowych. Czyli firmy, do których ja docierałem, kompletnie nie były zainteresowane reklamą, kompletnie. A trochę tych firm w swoim życiu odwiedziłem, bo jak liczyłem kiedyś, to mówię, to ponad 1500 firm, w których byłem. I faktycznie mało kogo interesowała reklama, to nie znaczy, że nie ma firm, które to interesuje. Ale w moim przypadku, nie wiem, ja może miałem takie szczęście lub nieszczęście, trafiłem do firm, których kompletnie nie interesował sport, kompletnie nie interesowała reklama, a jednak udało mi się ich pozyskać do klubu sportowego. Nie wiem, jak Krzysztof, jakie są Twoje tutaj doświadczenia, czy kiedyś w ogóle liczyłeś sobie, nie, bo Ty miałeś chyba to szczęście, że miałeś trochę jednak tych takich z duchem sportowym i tych, co kochali, znaczy inaczej, co interesowali się sportem, jednak trochę tych kibiców chyba miałeś, co? Tak, myślę, że tak. Ja miałem podzielonych tych sponsorów na zasadzie, że też właśnie oni utożsamiali się z klubem, ale po tym, jak ten projekt wdrożyłem, to według mnie zauważyłem, że raczej ta reklama to była wartością dodaną, która też miała być, na którą niektórzy zwracali większą uwagę, na niektórzy mniejszą, natomiast mimo wszystko uważam, że ta reklama była jakąś wartością dodaną. Podstawową rzeczą była jednak relacje, kontakty i możliwość poznania nowych firm, nowych prezesów i wymiana kontaktów. Za czym idą oczywiście nowe kontrakty i kolejne większe pieniądze. Natomiast no, jakieś oczywiście, że ktoś tam też przede wszystkim sponsoringowo-reklamowym szukał jakiegoś wizerunku, ale później, jeśli jak otrzymał jeszcze do tego wszystkiego ten projekt właśnie klubu biznesu, partnerskiego klubu biznesu, no to widziałem, że to zaangażowanie jego jakby satysfakcja z tego, że jest z klubem, była dużo większa. Ale też chyba co niektórzy tak naprawdę dzięki temu pierwszy raz nawet na mecz w ogóle przyszli, nie? Bo wcześniej w ogóle nawet nie byli, nie? W tą stronę było dużo więcej. Firmy trafiały do projektu, bardzo były zainteresowane, wchodziły na jakiś podstawowy pakiet, a później się okazało tam po pół roku, po roku, że stawali się zagorzałymi kibicami, gdzie wcześniej nie byli na Rakowie, bo po prostu, tak jak mówię, no, te relacje, które się wytwarzały w tym klubie biznesu na tych spotkaniach, jakby ciągły za sobą pewną grupę ludzi. I u mnie nawiązała się taka grupa, nie chcę skłamać, była ta grupa około 50, skromnie mówię,
firm, osób, które jakby trochę na przemian, raz z tych 30-40 przyszło na kręgle, czy tam na jakieś inne spotkanie, czy na jakiś dwudniowy wyjazd, jak sobie zorganizowaliśmy, na następne spotkanie kolejnych 30 innych, powiedzmy, niektórzy non-stop jeździli i naprawdę te relacje się wytworzyły na tyle mocno, że biznes biznesem, bo to było najważniejsze, bo zawsze powtarzaliśmy sobie, że fajnie jest się spotkać, fajnie, jak to się mówi, napić się piwka razem, zagrać w kręgle, ale to wszystko, na to wszystko trzeba mieć, na to wszystko trzeba zarobić. Jeśli te kontakty, które oni zarabiali, a do tego w jakiś umiejętny sposób projekt zapewniał im fajne spotkania, no to to wszystko się zgadzało. A do tego jeszcze wartością dodaną był mecz, kibicowanie, zaangażowanie, no bo jednak piłka, sport, co by nie mówić, wciąga bardzo i myślę, że nie chcę skłamać, myślę, że 50% sponsorów wtedy w Rakowie wcześniej nie interesował Raków, a później jednak mocno zaangażowali się w klub. Bo teraz zobacz, gdyby nie to, że najpierw zaczęliśmy od biznesu, no to w życiu byśmy tych firm, ty, czy ja, czy inne osoby z naszego projektu, w życiu byśmy tych firm nie pozyskali. Gdyby nie biznes najpierw, a potem jednak udało się ich wciągnąć w takie kibicowanie. Bo teraz patrzę z perspektywy osób, które szukają sponsorów do swoich klubów, bo też słyszę takie opinie, a bo w piłce nożnej jest łatwiej. No, niby tak, ale też niby nie, bo faktycznie dzisiaj patrząc z perspektywy pandemii, no nie ma meczów, znaczy są mecze, ale nie można kibicować, to po pierwsze, czyli ta kwestia zasięgu reklamy jest dużo niższa i mniejsza automatycznie, no i te osoby, które pracują w klubach i muszą poszukiwać sponsorów, one dzisiaj nawet po pierwsze nie mają pomysłu, po drugie nawet jadąc i próbując szukać tych firm, mając w ręku tylko reklamę, która dzisiaj jest mocno ograniczona ze względu na pandemię i gdyby nie ta korzyść biznesowa, to bardzo często te procentowe szanse pozyskania tych firm są dużo mniejsze. No ostatnio miałem bardzo fajną rozmowę z osobą, która pracuje w klubie od pozyskiwania sponsorów, nazwy nie będę wymieniał i właśnie zadałem jej pytanie, proszę pani, no ma pani taką firmę, jakby pani ją pozyskała, tak? Co by pani jej pokazała? No ona mi zaczęła mówić o ilości kibiców, zasięgu w social mediach i tak dalej. No mówię, proszę pani, no ale niech pani troszeczkę pomyśli, co to tej firmie da? Co to da tej firmie? Zasięg w social mediach w tym momencie, czy kwestia tego, że tyle kibiców było, że klub ma tyle lat, tak? Że historia klubu i tak dalej. Jeżeli ten właściciel tej firmy pani powie, proszę pani, ale co ja z tego będę miał? Nie? I to jest, nie wiem jak ty, ale mi to pytanie sen z powiek wyciągało ciągle, bo faktycznie był to problem. Wszyscy mi to ciągle mówili, co ja z tego będę miał, nie? To teraz, jeżeli mógłbym podpytać, bo rozmawiamy, no jesteśmy tutaj w gronie, mamy eksperta z piłki nożnej, tutaj wdrażaliśmy to w świecie piłki nożnej, ale no jeżeli mówimy o tym, że firma dołączy do projektu z korzyściami biznesowymi, no to pytanie, Radku, do ciebie, czy w ogóle dyscyplina sportowa ma jakiekolwiek znaczenie, bo jeżeli mówimy o biznesie, no to czy ma znaczenie, czy to będzie klub piłki nożnej, koszykówki, rugby, czy innego tenisa stołowego? No właśnie do tego zmierzam, bo wcześniej praktycznie można powiedzieć mieliśmy taką zasadę, że raczej przy klubach piłki nożnej byliśmy, to po pierwsze, po drugie robiliśmy te nazwijmy to kluby biznesu w jednym klubie, w jednym mieście i to był koniec. Dzisiaj z perspektywy koronawirusa i tego, co się wydarzyło i patrząc z perspektywy tych możliwości i narzędzi, które porobiliśmy, to dzisiaj nie ma znaczenia, jaka to jest liga, jaka dyscyplina. Bo jeżeli nawet będąc małym klubem, nie wiem jaką dyscyplinę teraz tu wymyśleć, żeby tak podać jako przykład, no jakakolwiek dyscyplina, jeżeli jedziemy do firmy mając w ręku korzyść biznesową dla tej firmy, no to faktycznie dla tej firmy, do której pojedziemy, z którą będziemy rozmawiać, jeżeli ta firma coś z tego będzie miała biznesowo, to jakie to ma znaczenie, czy ona da klub na piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki? To nie ma znaczenia. Dlatego też uczymy firmy, kluby, przepraszam, innego spoglądania na firmy i przede wszystkim skupienia się w pierwszej kolejności jednak na korzyści biznesowej i docierania do firm poprzez właśnie biznes, bo dzisiaj, żeby firma w tym trudnym okresie pandemii w jakikolwiek wsparła klub sportowy, no to musi coś z tego mieć. I faktycznie dzięki temu, że mamy te możliwości pomocy, nie mówię, że wszystkim, bo nie ma takiej szansy,
ale mamy wiele możliwości biznesowych, stąd też łatwiej będzie w tym momencie tą firmę pozyskać na sponsora, na początek na zasadzie, żeby ją w ogóle pozyskać, a potem delikatnie to, co Krzysztof robił w Rakowie, pomalutku próbować też zainteresować no, kibicowaniem, tak, żeby ta osoba się wciągnęła i bardzo często się to udaje. Okej. Okay. Tutaj też bym przypomniał do naszych widzów, jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym momencie do naszych ekspertów, to jest ten czas właśnie, żeby je zadawać, ponieważ za chwilkę będziemy odpowiadać na te pytania. To jest jedyna w tym momencie możliwość, aby na żywo nasi eksperci odpowiedzieli wam na wasze każde nurtujące pytanie. Także jeżeli jakiekolwiek pytanie macie, to je zadawajcie. I teraz panowie, no jesteśmy w czasie pandemii, koronawirus, cały czas zmieniane obostrzenia, no to jakie mielibyście rozwiązanie, jaką radę mielibyście dla kogoś, kto pozyskuje sponsorów dla swojego klubu, już no nieważne, czy to jest piłka nożna, koszykówka, hokej, czy klub judo, od czego zacząć w obecnej sytuacji pozyskiwanie sponsorów w tym czasie? Radku, od czego byś zaczął, co byś w tym momencie zrobił? Od czego bym zaczął? Jeżeli powiem, żeby zgłosić się do nas, to taką sobie reklamę trochę zrobię, kurczę bladę, ale faktycznie no ja przez ostatnie 8 lat, jak zajmuję się pozyskiwaniem sponsorów, cały czas szukam nowych pomysłów, szukam nowych rozwiązań, które mogłyby być skuteczne i które by przełożyły się potem na pozyskiwanie sponsorów. Stąd też przygotowałem materiał, szkolenie pod tym kątem, żeby faktycznie nauczyć kluby innego, tak jak już mówiłem to wcześniej, innego spoglądania na sponsoring, innego rozwiązania niż do tej pory robiły, bo z tego co widzę, wszystkie kluby działają tak samo. I wszystkie kluby, jeżeli chodzi o pozyskanie sponsorów, męczą się z tym i mają z tym problem, ale to wynika z tego, że nie ma na rynku ani materiałów, ani szkoleń, ani pomysłów innych, no bo faktycznie jest mało osób, które, tak jak tutaj Krzysztof, czy ja, czy jeszcze mamy parę osób, które w najbliższym czasie zaprosimy na nasze spotkania, które tyle firm pozyskały. Są też, powiem tak, kwestia przestawienia sposobu myślenia, poszukania narzędzi, my te narzędzia na szczęście znaleźliśmy, mamy je, mamy rozwiązania ku temu, żeby faktycznie zacząć najpierw od tego, w jaki sposób w ogóle nauczyć się tego, jakby to powiedzieć, ciężkiego zawodu, jakim jest pozyskiwanie sponsorów. Mamy szkolenie, które pokaże, w jaki sposób te firmy pozyskiwać, do jakiej firmy w ogóle jeździć, jak je wyszukiwać, jak przygotowywać się do spotkania. I dzisiaj uważam, że jedyną szansą na to jest to, żeby pozyskać firmę, to jest korzyść biznesowa. Jeżeli firma będzie miała korzyść, to dużo szybciej się ją po prostu pozyska. Jeżeli nie mamy korzyści biznesowej, a skupimy się tylko na reklamie, uważam, że to będzie w tych dzisiejszych czasach, gdzie nie mamy ani kibiców na stadionach, ani na trybunach, ciężko będzie pozyskać. Także uważam, że w pierwszej kolejności skupiłbym się na tych właśnie korzyściach biznesowych, no ale żeby to zrobić, trzeba mieć najpierw wiedzę, bo najpierw jest wiedza, a dopiero potem ciężka, codzienna praca, a nie praca na zasadzie do skoku, bo też zauważyłem, że w wielu klubach jest tak, że nie wiem, czy jest plan na takiej zasadzie, że w tym tygodniu na przykład mamy odwiedzić 10 firm czy 20. Nie ma czegoś takiego. A nawet jeżeli chcielibyśmy, to problem jest taki, że firmy nawet się nie chcą umawiać na spotkania. Nie wiem, jak ty, Krzysztof, miałeś ten problem, czy nie, ale ja w pierwszej kolejności to po prostu nawet nie mogłem się umówić na spotkanie, bo nigdy nie chciał się ze mną spotkać, jak dzwoniłem z klubu sportowego. Dlatego też trzeba, że tak powiem, no, trochę inaczej podejść do tych sponsorów, znaczy pozyskiwania sponsorów do tego pomysłu i po pierwsze to zaplanować, po drugie mieć narzędzia i po trzecie wiedzę na ten temat, jak to robić. Krzysztof, a ty miałeś problem z umawianiem się na spotkanie, czy nie? Byłem miesiąc, znaczy inaczej, na samym początku, jeszcze przed projektem tak de facto, bo jak projekt ruszył, to mówię szczerze, i to jeszcze jak pamiętam, pierwsza firma, nie będę tu jej nazwy podawał, to był pierwszy telefon, jak się zareklamowaliśmy i ta firma trzykrotnie podniosła swój pakiet w ciągu 2 lat, bo była na tyle tak zadowolona i pozyskiwała tylu nowych partnerów. I to była jakby taka wizytówka. Pierwszy telefon i trafione dosłownie w dziesiątki, później to zaczęło się rozmnażać. Także powiem szczerze, no, czym dalej w las, to tych spotkań miałem bardzo dużo i nie mogłem narzekać, że miałem jakiś problem z nimi.
Natomiast co do tutaj pytania jeszcze, jakbym mógł pomóc i coś podpowiedzieć, to na pewno zgadzam się z jednym i to jest w ogóle bez dyskusji, że projekt, ten projekt, który Radek przygotował, który jest sprawdzony, to jest naprawdę bardzo dobry projekt. I tutaj dam ze swojego doświadczenia, ze swojego życia. Byłem na urlopie, to było w pierwszym roku chyba, o ile się pamiętam, tak, projektu. I na urlopie dostałem maila, że w bardzo dużej firmie, która była naszym sponsorem, zmienił się prezes. I ten prezes prosił mnie o spotkanie. No zastanawiałem się, co, no mówię, no pewno zmiana warty, zmiana prezesa, czyli koniec umowy, albo o co tu chodzi we wszystkim. Okazało się, że to jest człowiek, który bardzo dużo uczestniczył w takich, tego typu spotkaniach biznesowych i to był człowiek, który bardzo jakby był pro w tych tematach, natomiast chciał zobaczyć i usłyszeć ode mnie, jak ten projekt wygląda, co w nim jest. Ja mu przedstawiłem, zrobiłem prezentację, no widziałem, że zaciekawił się, natomiast przyszedł na spotkanie do nas, na takie jedno ze śniadań i po tym śniadaniu podszedł do mnie i powiedział, że podnosimy naszą umowę sponsorską, podnosimy pięciokrotnie. Więc to mnie utwierdziło w przekonaniu, że no jeśli gościu jest z biznesu, jeśli, bo to był bardzo wysoko ustawiony człowiek w innym mieście, tu przyszedł prezesować w potężnej firmie, więc jak on podniósł naszą umowę pięciokrotnie po przedstawieniu mu tego projektu i po tym naszym spotkaniu biznesowym, no to byłem tym bardziej przekonany, że to jest to. Więc dlatego mówię, projekt, podstawa i tu każdego bym namawiał, że no, jeśli chcecie, musicie spróbować i musicie ten projekt poznać. Ale to nie wszystko. Ja sobie tutaj z tej naszej rozmowy dzisiejszej zaznaczyłem jedno. Projekt tak, ale cały czas się upieram człowiek. Człowiek, czyli człowiek, który się w to zaangażuje. Musicie mieć ludzi odpowiednich, którzy po prostu się zaangażują, będą mieli pewne umiejętności do tego, żeby w tym projekcie być i żeby go rozwijać. Dalej. Pamiętajcie zawsze, ja nie traktowałem tego, że jak szedłem, jak to się zaczynał dzień, że idę coś sprzedawać. Ja szedłem budować relacje z firmami. Poszedłem opowiedzieć o sobie, o klubie, o projekcie, co robimy i zachęcałem po prostu do wejścia. Wiadomo, że finałem tego miała być podpisana umowa i pieniążki, które miały w jakiś sposób dotrzeć do klubu. Natomiast to było dla mnie jakby tą końcowym efektem. Ja szedłem budować relacje, mówić o tym, co robimy z pełną pasją, bo ja inaczej nie potrafię i w ten sposób, w jaki sposób zarażałem firmy, tak pozytywnie mówię oczywiście, gdzie później wszyscy byliśmy z tego zadowoleni. Dlatego ja mówię, nie idziemy sprzedawać, idziemy budować relacje, stwarzać fajne klimaty, spotkania. Oni potrzebują, ludzie firm potrzebują też bezpieczeństwa. Oni wchodzą wtedy, kiedy czują się bezpieczni, wchodzą w jakieś relacje z innymi, w biznesy z innymi firmami, kiedy zaczynają się czuć bezpiecznie. Dlatego dla mnie relacje, budowanie relacji, tych spotkań wielu, sprawienie, żeby ktoś mi zaufał. To jest, nie wiem, może ja to wyniosłem z drużyny, byłem wielokrotnie kapitanem w różnych drużynach i też musiałem zrobić coś takiego, żeby ktoś mi zaufał. I wtedy wiedziałem, że drużyna idzie za mną i tak dalej. Dlatego to jest kolejna rzecz. Jeszcze dalej, od momentu jak podpiszemy jakąś umowę, gdzie to wszystko spełnimy, co mówiłem przed chwilą i podpiszemy umowę, to dopiero się zaczyna praca z tym sponsorem. Nie możemy zakończyć, podpisałem, jestem szczęśliwy, bo tu idzie później twoje wiarygodność twoja, czyli podpisałeś, te pieniążki zaczynają wpływać, ale co ty teraz z tym zrobisz? Czy to, co mówiłeś wcześniej przed tymi spotkaniami temu człowiekowi, że mu pomożesz, że będziesz ułatwiał mu kontakty, że pomożesz mu w marketingu, w sprzedaży, czy ty to będziesz robił? Ja byłem cały czas pod telefonem. Jak długo nie miałem z kimś kontaktu, telefon, co u ciebie słychać, Andrzejku, bo może coś ci potrzeba, może, bo oni nieraz nie pamiętają o tym. To ja się przypominałem, więc cały czas duża praca po podpisaniu umowy. No i dalej, ostatnia rzecz, to co też mówiłem dzisiaj już, psycholog. Ja uważam, że każdy z was, jeśli chce dobrze, nie lubię słowa sprzedawać, budować relacje, to musi po prostu przejść przeszkolenie i poznać cztery typy ludzi. I wtedy wam to ułatwi umiejętność nawiązywania nowych kontaktów i relacji. Okej, no mówimy tutaj już o takich może czasami efektach finalnych waszej pracy. No taki wniosek gdzieś tutaj wysnuwam, że aby to zrobić, no to oczywiście trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Tylko teraz
gdzie, kiedy, jak tę wiedzę odnośnie pozyskiwania sponsorów uzyskać, gdzie można tę wiedzę fachową zdobyć. No tu właśnie dlatego ruszyliśmy z edycją webinarów dla klubów sportowych, żeby edukować w tej kwestii. No, po pierwsze dzisiejszy live, to zacznijmy od tego. W czwartek w przyszłym tygodniu jest webinar właśnie już bardziej no, szerszym zakresem wiedzy na ten temat właśnie, jak tych sponsorów pozyskiwać. Także w czwartek godzina 10 można się zapisać, właśnie widać na dole informacje na ten temat. Dodatkowo właśnie zebrałem doświadczenia takich osób właśnie jak Krzysztof i nie tylko on, bo też inni, którzy w tej branży się zajmują pozyskiwaniem sponsorów. No i udało się na podstawie tego zrobić szkolenie online'owe, na bazie którego kluby sportowe, które szukają pomysłu i chcą edukować swoich pracowników, albo może są sportowcy, którzy kończą karierę i szukają pomysłu na siebie, jeżeli chodzi o dalszą swoją karierę czy pracę w klubie, no to jest przygotowane szkolenie, na podstawie którego przekazujemy tam informacje właśnie i wiedzę, jak tych sponsorów skutecznie pozyskiwać. Na bazie właśnie od podstaw, jak zbudować sobie bazę firm, tak? Na podstawie tej bazy, w jaki sposób przygotować ofertę. Jeśli mamy ofertę, no to w tym momencie jak w ogóle umówić się na spotkanie, jak tą rozmowę telefoniczną poprowadzić, jak przygotować się do tej rozmowy telefonicznej, jak potem poprowadzić samą rozmowę sprzedażową, bo to jest kolejna rzecz, tak? Bo z tego, co zobaczyłem i widziałem, jak rozmawiałem z osobami, które zajmują się pozyskaniem sponsorów w klubach, no to osoba wyciąga folder i pokazuje miejsca reklamowe, tak? No już pierwszy podstawowy błąd, znaczy to, co Krzysztof też powiedział, tą wiedzę najpierw trzeba na wiele rzeczy zwrócić uwagę, czy w firmie na przykład są jakieś puchary, czy nie ma pucharów, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta osoba może się interesować lub nie interesować sportem. No potem w trakcie, jak już jest prowadzona rozmowa, to na zasadzie, jakie są obiekcje, jak z nimi sobie poradzić. Potem jest wiele tych rzeczy, które faktycznie, no ja żałuję, że 8 lat temu, jak sam zaczynałem w marketingu sportowym, miałem pozyskiwać sponsorów, że nie było takiego szkolenia, na podstawie którego ja mógłbym się nauczyć i potem to wdrożyć. Teraz zebrałem te wszystkie rzeczy i to zrobiłem, bo faktycznie mi tego zawsze brakowało, a cały czas szukam kolejnych pomysłów, kolejnych narzędzi, które powodują, że zwiększy się skuteczność pozyskiwania tych sponsorów. Ja jak sobie liczyłem jakiś czas temu, jaką miałem skuteczność, no to moja skuteczność była na poziomie 13%, bo jak policzymy 1552 spotkania, 200 firm, które pozyskałem, no to daje mi 13%. Nie wiem, Krzysztof, ile, czy liczyłeś kiedyś, ile miałeś spotkań? No ja zliczyłem, bo faktycznie tego było naprawdę bardzo dużo. I wtedy miałem 13%, teraz uważam, że jest, gdybym dzisiaj, teraz miał pozyskiwać sponsor dla konkretnego klubu, no moja skuteczność byłaby dużo, dużo większa, bo mam tą wiedzę, wiem jak to robić, mam narzędzia i przede wszystkim to, co najważniejsze w tym wszystkim, to kontakty biznesowe, tak, które przez te ostatnie ileś lat udało mi się zbudować w bardzo dużej ilości tak naprawdę. I dzisiaj jest tak, że jadąc do firmy, mając te wszystkie argumenty, no uważam, że w ogóle za czym pojadę, to wybieram sobie firmę, do której jadę, bo wcześniej ją sprawdziłem i wiem, czy w ogóle mogę tej firmie biznesowo pomóc. Bo jeżeli mam tą wiedzę, mam te narzędzie, mam ten argument biznesowy, to rozmowa w tym momencie jest zupełnie na innym poziomie, to po pierwsze, i po drugie skuteczność jest dużo większa. No bo jeżeli przyjeżdżam do firmy i mówię, że mam dla niej to czy tamto, no to taka firma zdecydowanie szybciej podejmie decyzję, nawet jeżeli ma dzisiaj trudniejszą sytuację związaną z koronawirusem. Ale jeżeli ona będzie miała korzyść biznesową, no to coś na tym zyska, no to decyzja o podjęcie decyzji o podpisaniu umowy z klubem sportowym jest dużo łatwiejsza i szybciej taką firmę możemy po prostu pozyskać. Ale na to składa się wiele czynników. Wiele czynników, o których właśnie w klubach sportowych prezesi czy osoby zarządzające nie mają świadomości i wiedzy na ten temat. Dlatego trzeba ich w tej kwestii edukować. Okej, czyli no, wiedza obecnie jest dostępna. Kiedyś, tak jak sam mówisz, no, gdzieś stąpałeś po nieznanym gruncie, gdzie to wszystko trzeba było przecierać, a w tym momencie, no tutaj do naszych widzów, macie w tym momencie konkretne narzędzia, konkretną wiedzę zebraną w jednym miejscu, dzięki czemu będziecie mogli w łatwiejszy i skuteczniejszy sposób pozyskiwać tych sponsorów. Także tutaj, jeżeli chcecie zaczerpnąć takiej wiedzy, inspiracji i doświadczenia, to zapraszamy
na stronę jakpozyskiwaćsponsorów.pl, tam wszelkie informacje. Zapraszamy na webinar czwartkowy 25 marca o godzinie 10, gdzie dowiecie się jeszcze więcej szczegółów na ten temat, jak pozyskiwać tych sponsorów. Zapraszamy oczywiście do śledzenia naszych social mediów, do polubienia partnerskich klubów biznesu, do tego, do strony jak pozyskiwać sponsorów. Tam na bieżąco będziecie otrzymywali najnowsze informacje od tego na temat tego, jak to skutecznie wdrażać. Panowie, no myślę, że tematów moglibyśmy poruszać jeszcze połowy, jeszcze raz tyle, a jak nie więcej. Także wydaje mi się, że zaprosilibyśmy tutaj naszych widzów na, tak powiem, drugą część rozmowy. Na drugą część jeszcze raz zaprosimy Krzysztofa, naszego eksperta, jak tylko znajdzie chwilkę czasu dla nas, żebyśmy jeszcze raz mogli następne tematy poruszyć, bo myślę, że tutaj moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać. A w tym momencie chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli może na kilka pytań z naszego czatu, jeżeli takie się pojawiły. I tutaj mamy pierwsze pytanie od Kamila Kamińskiego. Witam, cześć Krzysztofie. Bazując na swoim dużym doświadczeniu marketingowym, wygląda marketing i sposób funkcjonowania klubów biznesowych wokół polskich klubów sportowych. Bo Wisła Kraków ma jednych z najwierniejszych kibiców w Polsce i na tej bazie powinno dużo łatwiej budować relacje? Tak. I tu się zgadzam w 100%, bo to, co jest w Wiśle Kraków, z czym się spotkałem, to właśnie to oddanie kibiców, sponsorów, pewnej części sponsorów, naprawdę bardzo, bardzo zżyci są z Wisłą Kraków. Natomiast ja nie ukrywam, jestem dyrektorem akademii i jakby to nie jest moja działka marketingowa, ta sprzedażowa, nazwijmy ją. Widzę, że zajmują się tą inne osoby. Ja po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, w czasie naszej rozmowy, nie jestem w stanie podzielić się na pół, bo nie będę nic zrobił dobrze. Zająłem się akademią i po prostu temat marketingowy są dla odpowiedniej grupy ludzi w klubie, którzy też robią to dobrze, widzę w jakiś może inny sposób, ale myślę, prędzej czy później jakby jestem przekonany, że tutaj te relacje z partnerskim klubem biznesu też, bo wiem, że Radek był u nas i to wszystko będzie ewoluowało i szło do przodu. Natomiast tym się zajmują inni ludzie, ale potwierdzam, że tutaj Przemek, tak? O ile pamiętam, Przemek? Kamil. No to zgadzam się w 100%, że tu Wisła jest specyficzna. Ma bardzo kochanych sponsorów i muszę to przyznać, że ja też się z tym zderzyłem i czuję się tam bardzo dobrze. Okej, mamy. A to Kamil, mamy drugie pytanie również od Kamila. Z pewnością łatwiej się wdraża i buduje klub w mniejszym mieście czy miejscowościach, ponieważ tu działa poczta pantoflowa, działa dużo szybciej i skutecznie. Każdy dobry projekt zadziała dużo szybciej. Też oczywiście każdy błąd zostanie dostrzeżony dużo mocniej. Z tym się zgodzicie? Kamil fajną rzecz zauważył, co jeszcze ma ta grupa, którą budowałem w Częstochowie i gdziekolwiek będziecie budować. Jeśli ktoś wchodzi w ten projekt, to musi być bardzo wiarygodny i przejrzysty. Jeśli wchodzi w relacje z pozostałymi z tego projektu, to on musi być uczciwy, wiarygodny, musi zrobić usługę bardzo dobrze, czy w dobrej cenie sprzedać, czy później to jeszcze jakby dać gwarancję jakiejś tam naprawy, czy i tak dalej. Po prostu tu jest grupa zamknięta, czyli jak ktoś wchodzi w takie coś, to musi być na tip-top z gotowym, dobrym produktem. I to jest bardzo ważne, natomiast że w mniejszej miejscowości może szybciej tej relacji się nawiąże, ale mniejsza miejscowość ma zawsze ograniczony zasięg jednak. No, ja uważam Kraków, to jest potężne i tu jeśli to nastąpi, to tu będzie dużo, dużo szerzej to pójdzie, więcej firm będzie i większe możliwości kontaktu między firmami będzie. Także są plusy i minusy każdej sytuacji. Szybciej może w mniejszej miejscowości, natomiast większa możliwość rozbudowania projektu będzie na pewno w dużym mieście. Zgadza się. Akurat tutaj Kamil to nasz długoletni już klubowicz z Korony Kielce, który był z nami na wszystkich meczach, jakie organizowaliśmy, wszystkich wyjazdach na meczach, które organizowaliśmy
po całym świecie i faktycznie Kamil jest takim naprawdę fajnym przykładem po prostu kibica, który stał się sponsorem, ale też ze względów też biznesowych, bo faktycznie Kamil akurat korzystał bardzo mocno z naszego projektu, jeżdżąc po wszystkich naszych spotkaniach, które organizowaliśmy w całej Polsce tak naprawdę. Także tu, jeżeli chodzi o to, no to życzyłbym sobie wszystkich takich jak Kamil, tak szczerze powiedziawszy, chociaż wiem, że jest to jakiś tylko procent tych osób, ale tak zaangażowanych i osób, które faktycznie potrafiły korzystać z tego projektu, no to nie było dużo, bo akurat z Kamilem mijaliśmy się praktycznie na trasie, można powiedzieć, tych wszystkich spotkań, które organizowaliśmy. I widzę, że tu Kamil pisze kolejne pytanie. Kolejne pytanie od Kamila. Moim zdaniem fundamentem budowy grupy biznesowej w danym środowisku jest osoba koordynatora. To jej predyspozycje i umiejętności w nawiązaniu i co najważniejsze, podtrzymywaniu relacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. No tak. No ale to, co wcześniej mówiliśmy, że osoba oczywiście tak, natomiast musi być projekt, musi być pomysł i dlatego te dwie rzeczy muszą być spójne. Ja byłem, nie wyszło, ale ja wcześniej, jak nie miałem projektu, pozyskiwałem 5 sponsorów rocznie, także jak dostałem projekt, okazało się, że pozyskałem ich 50. Okej, okay, czyli... Składowa tego sukcesu jest szeroka, także to jest wiele elementów, które trzeba wdrożyć, tak? Wiele rzeczy, które trzeba przygotować, bo ja też się spotykam w klubach z tym, że niektóre kluby, nawet w ekstraklasie spotkają kluby, które nie mają w ogóle przygotowanej żadnej oferty dla potencjalnego sponsora, tak? Była informacja, że można za tyle i tyle kupić bandę reklamową czy reklamę na bandzie, no i ewentualnie na koszulce to kosztuje tyle i tyle, tak? Także mówię, sukces to jest składowa wielu rzeczy tak naprawdę, tak? I to, żeby to dobrze zrobić, trzeba się do tego przygotować, ale trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić przede wszystkim, tak? Okej, panowie. Myślę, że temat na dzisiaj bardzo ciekawie rozwinęliśmy. Myślę, że nasi widzowie zostali zainteresowani następnym tematem, czy następnymi tematami, które poruszymy w najbliższym czasie. Na pewno poruszyliśmy kwestię i daliśmy inspirację i wiedzę naszym widzom, w jaki sposób można to robić, bo zobaczcie, że nie trzeba mieć od razu specjalistycznej wiedzy sprzedażowej, marketingowej. Tutaj w tym wszystkim liczą się odpowiednie narzędzia, odpowiedni projekt, no i oczywiście odpowiedni ludzie, którzy będą ten projekt wdrażać, ale najważniejsza rzecz, taka puentująca, to, aby mieć odpowiednie narzędzia i odpowiedni projekt, dzięki któremu będzie można tych sponsorów pozyskiwać. Ja za dzisiaj panom bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Radku, dziękuję Krzysztofie, że znaleźliście dla nas w sobotę o tak wczesnej porze, co dla niektórych, chwilę czasu, żebyśmy mogli na te tematy porozmawiać. Jeszcze raz chciałbym zachęcić do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Zapraszamy na partnerskie kluby biznesu, na stronę Jak pozyskiwać sponsorów. Zapraszamy do tego, aby wejść na stronę Jak pozyskiwać sponsorów.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły odnośnie kursu. No i oczywiście zapraszamy na webinar 25 marca o godzinie 10. Link do rejestracji w komentarzu. I teraz tutaj taka mała zapowiedź tego, o czym będziemy rozmawiać w następnym naszym spotkaniu w najbliższym czasie. No to tutaj myślę, że poruszymy również tematy około pozyskiwania sponsorów, ponieważ no tutaj Krzysztof i Radek współpracowali bardzo, bardzo blisko tutaj w Rakowie razem, kiedy trenerem akurat był były selekcjoner Jerzy Brzęczek, także myślę, że tutaj kilka tych tematów też będziemy poruszać, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany takimi rzeczami, tematami, może trochę od kulis, no to zapraszamy bardzo serdecznie, proszę śledzić naszego Facebooka i wypatrywać kolejnego odcinka z Krzysztofem, także bardzo serdecznie zapraszamy. Ja za dzisiaj dziękuję jeszcze raz Radku, Krzysztofie, dziękuję bardzo. Udanego weekendu. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.